Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszukiewicz, Indykajcz Pole, znajdujemy się w gościnnych progach Warszawskiego Centrum Atletyki. Ja za mną Jan Błachowicz, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Janku, jak wakacje? Spędziłeś, jak się dobrze odpocząłeś? Wszystko ok, tak jak sobie wyobrażałeś? Bo tam widziałem, że chyba były wakacje i od razu obóz połączony jakoś tak na szybko. Nie, no wróciliśmy z wakacji, okay. Kilka dni w domu i od razu do Zakopanego na obóz. Także tak, wakacje fajne, przyjemnie, miło, fajnie. No i obóz też fajnie, miło, przyjemnie, ciężki, mocny, zaczęliśmy ostro, także dobrze. Jedno i drugie wyszło bardzo fajnie. A jak w nowej ekipie ten obóz? Bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Jest to tak naprawdę nowa, stara ekipa, no tam się dużo nie zmieniło, tak, ale ktoś odszedł, ktoś doszedł. Ale fajnie, naprawdę mega dobry obóz, mega fajnej atmosferze, robota zrobiona. I przy okazji dużo śmiechu, zabawy. W takim razie powiedz, mamy ogłoszoną twoją walkę. No i teraz muszę zapytać o te kulisy, no bo umówmy się, no nie tak to miało wszystko wyglądać, nie tak to sobie wszystko wyobrażałeś. No tak, ale chyba każdy był świadomy od, nie wiem, bo od 3 miesięcy już, że to tak nie będzie wyglądać, sobie wyobrażam. I jak gdzieś próbowałem zagiąć tą rzeczywistość, ale ja byłem świadomy, że na 90% do tego nie dojdzie, tak jakbym to chciał, więc wiedziałem, że szykuje się coś innego. W takim razie powiedz, jak wyglądały te kulisy negocjacji, czy na którymkolwiek etapie był w ogóle temat tej walki o pas? Cały czas, z naszej strony cały czas, z drugiej strony był i nie był, wiesz, był, no bo oni sami nie wiedzieli, co Procházka zadecyduje, bo on sam nie, wiesz, się bardzo przez długi czas nie odzywał, nie wiedział, co chce. Z tego, co z naszych informacji, więc gdzieś tam cały czas czekaliśmy i liczyliśmy na to, że jednak zechce walczyć ze mną, tak, ale wymiękł. Sorry, walczyk drugi raz z Gloverem. W takim razie powiedz, od kiedy ty wiesz, że to już na pewno będzie Magomed Ankalaev, no bo on generalnie miał podobną pozycję do ciebie, w takim rozumieniu, że on też chciał walki o pas. Obaj chcieliście tego samego, a nie ma żaden z was. Ja się nastawiałem, że to już będzie on w momencie, jak padł pierwszy raz, że Procházka będzie walczył z Gloverem. Ja, nawet jeśli to było tylko taka plotka, no to ja już okej, zacząłem, no to pewnie będzie Ankalaev. Już jak powiedzmy, że od pół roku myślę, że to będzie on, no nie? Myślałem. Ile prawdy jest w tych plotkach, że UFC zaproponowało Jamala Hamila, dobrze mówię? No tak, proponowali go. Tylko oni proponowali go na termin, który mi w ogóle nie pasował. Tak samo Ankalaewa proponowali bodajże na wrzesień, z czego pamiętam. Ale wtedy ja bym tak naprawdę musiał od razu spakować się, lecieć do Stanów, łapać klimat, a gdzie tu jeszcze zrobić obóz, gdzie się przygotować, gdzie zrobić wagę, tak? Więc powiedziałem, sorry, to nie są te czasy, że ja będę łapał, wiesz, jak leci, tylko troszeczkę my tutaj warunki stawiamy, no bo nasza pozycja nie jest, no gdzieś tam, wiesz, zagrożona, że tak powiem w cudzysłowie, i że sobie będziemy łapać wszystko tak, jak oni chcą, no nie? Także powiedzieliśmy, nie ma problemu, ale nie ten termin, tak samo, bo to była, na wrześniu była rozmowa i Ankalaev i właśnie Hamil. Więc, to czy, ale ja tak z góry powiedziałem, że jeżeli mam już ten, no to wolę Ankalaewa, no bo Hill, no sorry, jeszcze nie. No bo walka z Ankalaevem dużo więcej mi da. No zdecydowanie, no tutaj nie ja możemy... Taka kropka na D w tym wszystkim. No nikt chyba sobie nie wyobraża, bo inaczej z obu stron, bo tak naprawdę tą walkę można śmiało ogłosić oficjalnym eliminatorem. No ja ją tak ogłaszam. Bo jak któryś z was by po tej zwycięstwie dostał walki o pas, to ja bym się zwolnił. No ja też. Automatycznie. Bo to byłoby bardzo nieeleganckie. Powiedz, był taki temat w ogóle, że na przykład czekasz na zwycięzcę walki Glover i G2? Nie, nawet nie poruszaliśmy tego tematu. Ja też nie chciałem czekać, bo nie chciało mi się już tyle czekać. Ja już taki byłem głodny po prostu, już chciałem już walczyć. Ja już wiedziałem, że to jest, że ta walka już będzie, no to dobra, robimy Ankalaewa. No bo ile można siedzieć, nic nie robić. Nudziło mi się. W takim razie powiedz, czy, no bo ten temat troszeczkę ucichł od lutego, wiadomo, natomiast czy temat narodowości był dla ciebie jakąś taką zagwozdką, czy na tym etapie żadną? Wiesz co, na pewno na początku gdzieś tak, ale później z drugiej strony to ja myślę, że kurczę, że to będzie dodatkowe wsparcie, wiesz. Wiesz, że takie walki tutaj u nas to są takie mocno emocjonalne zawsze były i będzie, nie będę potrzebował jakiejś motywacji, szukać jej, ona już jest. No i wiem, że tutaj ta część świata nasza, powiedzmy, z tej strony, no będzie wstać mnóstwo energii i to będzie coś więcej niż taka walka. To z pewnością. W takim razie powiedz, jak jego... Inaczej, gdyby to było na przykład, wiesz, nie wiem, siatkówka, tenis, to bym na pewno tego nie zrobił, ale że to jest walka, no to sportowa, ale i tak to jest walka, nie? To prawda. W takim razie powiedz o samym Ankalaewie, jego ostatni pojedynek i przedostatni, bo to są takie dwa, na których warto się moim zdaniem skupić, bo przy walce z Santosem ten jego ta jego moc, potęga troszeczkę wyhamowała. Mniejsza klatka faktycznie, da się go trafić, co pokazał Santos, a trochę bał się tego Santosa, bał się zaryzykować. I ta walka w ogóle była słaba, no. On się ogólnie tak z tego, co widziałem, boi się zaryzykować. Raczej szuka trafić i wtedy dokończyć. Nie ryzykuje za dużo, no wiadomo, odwrotna pozycja. No mocne ręce, mocne nogi, śloliny, zapasy. No przekrojowy zawodnik, tak, więc będzie trzeba być gotowy na wszystko. Szczególnie na tą przednią rękę, na tylnią rękę. Ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że on tak nie lubi zaryzykować, nie lubi wpaść, gdzieś tam lubi te szachy, a ja też lubię szachy, więc... A wydaje mi się, że jestem lepszym szachistą niż on. I to rozegram na swoją korzyść. Słuchaj, no wiadomo, gdzie ty będziesz chciał walkę toczyć, a wiadomo, gdzie on tą walkę toczyć chciał będzie. Wiadomo, że będzie szukał tych sprowadzeń, szukał kontroli z góry. No i na twoje nieszczęście są 3 rundy. Nie, bo właśnie dziwnie. Nawet jeżeli, no właśnie, jedną rundę, jak on skontroluje, no to jest pół gwizdka. Przy 5 jest dla ciebie, ale przy 3 nie macie czasu na to, żeby się za bardzo pobadać, to trzeba bardzo wejść na szybkie tempo, szybko rozegrać. Trzeba od razu narzucić swój styl walki, bronić tych obaleń, no i robić swoją robotę, no i tego będziemy robić. No, robimy dużo tych obron, wstajemy, żeby tym razem to nie zawiodło, tak? Żeby sobie to przypomnieć, obudzić się, a nie leżeć i czekać, aż sędzia podniesie. Tylko po prostu pracować z tego dołu albo wstawać jak najszybciej. No, a najlepiej się nie dać obalić, no i trzymać tą walkę w stójce. No ale nie ukrywam, że też szukam, jakieś tam... To nie jest tylko rzeczywiście obrony przed obaleniami. Też robię obalenia bo to też może się przydać. No warto pewnie pamiętać też o tym, że jak będziesz się cały czas skupiał na obronie obaleń, to zapomnisz walczyć. No właśnie to tak było mniej więcej z Gloverem, że tak się skupiliśmy na tym parterze, że przez ten parter przegraliśmy, więc tutaj nie chcę popełnić tego błędu. Robimy przekrojowo z jakimś tam naciskiem na jakieś elementy. Ostatnio przed galą KSW pytałem Arbiego, czy on już zna twój sztab. Powiedział, że oczywiście wie, ale nie powie. No to w takim razie pytam ciebie, czy już możesz cokolwiek nam zdradzić? A ja cały czas mówię to samo, że śledźcie moje social media i wam odpowiem, no ale to chyba nie jest... Śledziliście twoje social media, to Anzor, zdjęcie z Anzorem widzieliście na social mediach. Słuchaj, no dodaj sobie 2 + 2 i ci wyjdzie wynik, tak? To nie jest jakieś trudne, no... Chłopaki odeszli, my zostaliśmy, no. No to dodajcie sobie wszystko, no ale jak mówię, no pewnie ogłoszę niedługo to wszystko gdzieś tam na Twitterze, z kim, albo będzie zdjęcie z lotniska po prostu, jak lecimy, no i tyle, no. Okej, no bo tak naprawdę rozmawiamy cały czas o jednej zmianie, więc my czekamy na zdjęcie z lotniska, to ja zadam tylko pytanie jedno, żeby mi czarno na białym. Trener Robert Jocz nie będzie w twoim narożniku? No na to wszystko wskazuje, że nie będzie go. Nie mam z Robertem kontaktu od miesiąca, 3, nie, przez 3 przesadziłem, no od miesiąca gdzieś 1,5, no. Chłopaki znikli bez słowa. No i tyle, no słabe, przykro mi z tego powodu, jest jak jest, trzeba zaakceptować tą sytuację i tyle, tak miało być, tak się miało wydarzyć i jakby end of story dla mnie, no nie? Koniec historii, tyram jest nowe gdzieś tam, czy nowy stary początek, no to nie jest, wiesz, to się tak dużo bardzo nie zmieniło, no i tyle. Okej. W takim razie wczoraj u Ariela Helwaniego był Jiří Procházka, powiedział, że po zwycięstwie chciałby walki z tobą w Europie. Ja już mu nie wierzę, zobaczymy. Już tak mówił kilka razy. Mam nadzieję, że tym razem dotrzyma słowa. Może już zmienił, że już nie jest samuraj, już nie ma tego kodeksu, już się go nie trzyma. Chyba się zgolił. Zgolił się, więc dobra. Teraz kodeks będę grał, jak mi się chce. No zobaczymy, no wiesz, tak, on musi wygrać walkę, ja muszę wygrać walkę i wtedy będziemy rozkminiać co dalej. No tak jak mówię, no byłoby to na tym momencie, tak, gdzie on jest mistrzem, a ja bym walczył o ten pas, no to nie byłoby większych w historii Europy na tym kontynencie walki MMA. Nie? Nie było takiej i długo nie będzie, tak? Można mówić co ja wiesz, można przekłamywać i tak dalej, ale gdyby doszło do takiego starcia w tym momencie, by to było największe. Ale nie dochodzi do niego, mam nadzieję, że się nic nie zmieni. Znaczy inaczej, no jak się coś zmieni tam, no to... Przykro mi, ale ja chcę wygrać i walczyć o pasy następną walkę. Czy to będzie Glover, czy Procházka, to już... No to win-win sytuacja dla ciebie chyba, nie? No dla mnie tak, win-win, bo fajnie byłoby wziąć ten rewanż z Gloverem, a no fajnie by też było zrobić jednak najciekawszą walkę, największą w Europie. Natomiast jest dodatkowy smaczek, bo walczycie na tej samej gali w ogóle. Tak. I to masz już potwierdzone... Możemy od razu zrobić tą walkę. Taki mini-turniej. Mini-turniej, od razu. Masz koło main event, to jest potwierdzone? Nie mam jeszcze potwierdzonego. Mam tylko, wiem, że 3 rundy. No ale z tego, co ja też tam wiem z internetu, że to też nie jest potwierdzone, że oni mają main event, to nie? Aha, no bo no tak, w sumie oni są nawet nie ogłoszeni do końca. No właśnie. Ty masz bardziej potwierdzoną walkę od nich. Niż oni, tak. Tak, to prawda. W takim razie, o co chciałem jeszcze zapytać, no to najbliższy, sobota, czyli Abu Dhabi i walka Mateusza Gamrota z Benilem Dariuszem. No tam takie lekkie doszło do takiej sytuacji, że Aleksander Volkanowski jest oficjalnym zastępstwem, także już mamy jakby i Benil i Mateusz mogą się skupić na swojej walce. Myślisz, że to będzie kolejny krok do pasa? I czy cięższa, czy lżejsza walka niż z Armanem? Wydaje mi się, że ta z Armanem to już jakby najcięższego rywala w drodze o pas ma za sobą, no ale nie wolno lekceważyć nikogo, bo czasami styl robi walkę i tu ci przypasuje mniej lub bardziej, a tu ci nie przypasuje, więc trzeba być skupionym. No ale wiesz, że Mateusz to zrobi. Będziemy się cieszyć w sobotę z wygranej Mateusza i w przyszłym roku już ten title shot na pewno dostanie. Siarhei Maslobojeu, piękne zwycięstwo, piękna walka na Glory, twój studium dzięki tobie. Dołożyłem cegiełkę do tego. No ale nie można powiedzieć, że nie dołożyłeś. No wiadomo. Tak, fajnie, fajna walka, ciężka walka, ale do przodu, więc fajnie. No mam nadzieję, że w tym obozie też mi pomoże, że już do niego dzwoniliśmy, no tylko pytanie, kiedy da radę przyjechać na jakieś, żeby 2 tygodnie z nim posparować. No to z tej stójki na pewno nie będę się obawiał żadnej. No to jest taki poziom stójki, że... No wszyscy widzieli niedawno, naprawdę. Znaczy, ale ogólnie, ja nigdy w życiu nie sparowałem z kimś z takim poziomem stójki. No, ja sparowałem naprawdę z wieloma zawodnikami, i mistrzami, i niemistrzami, no to jest coś, nie wiem, niesamowitego. Nie? A powiedz, bo on tutaj sparował z wami w stójce oczywiście, natomiast czy MMA też tutaj z wami robił? Chciałem zapytać po prostu, czy jego powrót do MMA jest realny w twoim zdaniem? Jest jak najbardziej realny, myślę, że on powróci. Inaczej, jak on kiedyś przyjechał i pracowaliśmy jak bardziej pode mnie, no to robiliśmy z zapasami, z obaleniami, tak? I nawet gdzieś tam sam próbował akcentować to obalenie. Jak ja go obaliłem, to gdzieś tam próbował mi się skręcać do różnych dźwigni. To nie jest tak, że on jest taka gapa, że on nic nie umie w tym parterze. Także bo on ma nawet kilka walk w MMA, więc, nie, no sporo nawet. Więc to kwestia tylko odświeżenia i na pewno będzie bardzo mocny. Także jak robiliśmy pode mnie, to robiliśmy pełne MMA. Jak robiliśmy pod niego, no to gorzej dla mnie, bo robiliśmy tylko stójkę. Nie? No tak, nawet słyszałem, jak nawet Daniela pytałem o jego forum, nawet Daniel miał taką nietęgą minę, chyba też dawał mu się wyznaki. No nie, naprawdę to jest, wiesz, to jest... No to jest... No mówię, nigdy nie robiłem z nikim z tak wysokim poziomem stójki, z taką czutką, z takim... przekrojem. No w końcu pretendent do pasa Glory, bo tutaj była lekka zmiana, ale nie wyobrażę sobie chyba nikt innej opcji. Sparingi z Marcinem Prachnio był w odwiedziny, jak wygląda jego forma. No fani, generalnie śledziliśmy go, generalnie taką nagle się odbił, wyszedł na 3-2, ostatnio znów nie poszło, no ale jak oceniasz Marcina i jego formę? No wiesz, no to też nie była chyba forma startowa wtedy, ale i tak było mocno, i tak było, zrobiliśmy naprawdę fajne rundy sparingowe, więc ja z Marcinem zawsze lubiłem się posparować, bo z nim nigdy nie było jakichś tam kalkulacji, nie było jakiegoś chodzenia i szukania, wiesz, lewy prosty, tylko zawsze jest... Dużo się dzieje, no, także on ma ten specyficzny styl stójki, więc fajnie się z Marcinem sparuje, więc naprawdę zrobiliśmy... Jak na ten, to jeszcze nie była jego na pewno forma startowa i tak było fajnie. No i ostatnie 2 tematy, Aleksiejczuk, Durajew. Walka, no będziecie mieli podobny klimat, jest u was, bo macie narodowość podobna rywali, plus ta sama płaszczyzna dominująca. No zobaczymy, ciekawe starcie, zobaczymy kto... Fajnie dlatego, dla Michała, bo on lubi tą stójkę, on tam się dobrze czuje, więc... No ale zobaczymy, czy Durajew na pewno też obalić potrafi. Ciekawe, takie pół na pół dla mnie, nie? Pół na pół, no ciężka walka na pewno, no bo to wiadomo... No ale tak widać, że Michał jakby też z każdą walką na walkę, czy przegraną, czy ten gdzieś tam mentalnie trochę jest mocniejszy, coraz pewniejszy będzie tych walk, więc się to gdzieś tam buduje się w tym UFC i dla mnie pół na pół. Waszych walk mnóstwo, natomiast Polska żyje troszeczkę innym starciem na ten moment. Niedawno ogłoszone starcie hitowe, najgłośniejsza walka pewnie w historii krajowego MMA, czyli Pudzianowski-Halidow. To po pierwsze, czy zaskoczony, że zestawiono tak olbrzymie 2 legendy, 2 najbardziej rozpoznawalnych zawodników MMA w Polsce? No i jak sobie wyobrażasz ten pojedynek? 2 najbardziej MMA w Polsce rozpoznawalnych. Chyba pomijasz mnie i Jasię na przykład tutaj w tym momencie. A myślisz, żebyśmy na ulicę wyszli i zapytali o 3 nazwiska, to by ktoś nie wymienił Mariusza albo Mameda? Na pewno by wymienili, ale też pewnie wymieniliby mnie i Jaśkę i dużo więcej innych zawodników, ale okej, dobra, nieważne. No słuchaj, no było o tej walce głośno, od jakiegoś czasu się o tym mówiło, więc gdzieś tam... Dopuszczałem taką możliwość, że to się może wydarzyć, no i się wydarzy. Choć wolałbym zobaczyć szczerze Mariusza z Defraissem. A typ na tę walkę? tę walkę? Wiesz co, Mamed. Mamed. No ale zobaczymy, no Mariusz, jak już pokazał, potrafi zaskoczyć. Ale Mamed. To tylko dopytam na koniec. Jeżeli będzie inaczej, to idę dźwigać ciężary. Słuchaj, nie. W maju też miał być Michał. No. Nie, ale to jest, wiesz, bo to jest taki błąd, że każdy, mi się wydaje, że każdy traktuje Mariusza jak kogoś, kto on dopiero zaczął, nie? On już to robi 13 czy 14 lat, więc on już, to już jest zawodnik, tak? On ma już tych walk ponad 20 chyba, to jest zawodnik, więc go nie można traktować jak nie wiem, kogoś, kto wchodzi z innego sportu, jako freak fightera, tylko jako zawodnika MMA, więc... No słuchaj, no tu będzie przewaga na pewno szybkości, sprytu Mameda i siły, determinacji Mariusza. No i pytanie, kto lepiej wykorzysta swoje atuty. No, Mariusz też jest zawodnikiem, który mam wrażenie, że lepiej walczy niż trenuje. I to też może działać na jego korzyść, więc zobaczymy. No. Zobaczymy, jak Mamed... Mariusz też jest takim zawodnikiem, który, wiesz, on będzie sapał, będzie dyszał, ale kondycyjnie będzie fioletowy, ale będzie szedł do końca. Czy Mamed wytrzyma kondycyjnie, wiesz, 20 kg cięższego, silnego chłopa od siebie? Kurczę, nie wiem, no ale mimo wszystko stawiam, że jednak takie na Mameda. A jesteś zaskoczony, że twój szwagier sobie w ostatnich 5 walkach najlepiej radził z Mariuszem? Słuchaj, jednak gdzieś w tym szaleństwie była metoda na Maria, no nie? Zabrakło 3 tygodni treningu, nie? I może by ta obrodówka weszła. Mogłoby tak być. No dobrze, Janku, w takim razie z mojej strony wszystko. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas i za rozmowę. Z tego co wiemy, twoja walka będzie pokazana, no bo polityka, tak, polityka Polsatu taka jest ruchoma, nazwijmy to delikatnie, ale... Jak polityka, ona jest ogólnie brudna i bardzo ruchoma. No nie? Ale twoja walka, Michała walka będziemy się emocjonowali, to wszystko w grudniu. Dziękuję, no i co, zdrowia życzę w takim razie, uciekaj do dalszych obowiązków i aktywności, tyle ode mnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Tyle, trzymajcie energię, żeby się nic z brzegu nie wydarzyło, żadna kontuzja, żeby obóz był przepracowany odpowiednio. Tak jest, dziękuję bardzo.